Dobry wieczór, ludziska. Dobry wieczór. Ale czy taki naprawdę dobry? Czy będzie to dobry wieczór? Zobaczymy. Tak czy inaczej, kolejny dzień w Star Citizen i z eventem Invictus 2952. Jestem w dupie, bo gra mnie tutaj właśnie wsadziła kawał drogi do hali eventowej. Wskoczymy tam, pokażemy, co ma do zaoferowania Age Dynamics tym razem, a potem, przecierając oczy ze zmęczenia, potem bounty, misje bounty piu-piu w Scorpiusach będziemy robić, bo tak jest najbezpieczniej i w zasadzie też jest no, najdynamiczniej, bym powiedział. Generowanie eksplozji zawsze na propsie. I będę musiał wychodzić do menu, przelogowywać się, będą błędy 30k, będzie rozpierdol po prostu. Póki co działa to w miarę, ale i tak już zapowiedziałem w zasadzie na Discordzie i na Twitterze, że w przyszłym tygodniu, jako że przyszły tydzień będzie cały poświęcony Star Citizenowi, na każdy dzień w moim harmonogramie będę miał grę awaryjną. Na wszelki wypadek, bo na przykład dzisiaj rano skrajnie była tragedia z serwerami. Było naprawdę, o ja pierdolę, nieopisywalnie źle. Także jak już chłopcy i dziewczynki CIG się obudzą ze swojego letargu weekendowego w poniedziałek, mam nadzieję, że zaczną implementować jakieś fiksy na backendach. Ale no oto jesteśmy. Witajcie, ludziska. Lernon. Nie zmieniaj nika na Lernon. Lernan, Witold, Oliver. Super, że jesteście. Zaczynamy. Chciałem sobie kupić jakieś lepsze działka na mojego Scorpiusa. Szczerze mówiąc, i tak się teraz się zastanawiam. Bo nie ma tego, co chciałem tutaj. Pomimo tego, że teoretycznie pewne narzędzia Star Citizenowe nalegały, że coś tutaj będzie. Odmutuję też w zasadzie ekipę. Nie. Zobacz, czy nie ma drugiej strony sklepu. No nie widzę właśnie. To zrób inaczej, wyłącz guns, zrób tylko wave weapons i wtedy ci może pokazać. Ja tak miałem na New Babbage, jak wziąłeś na guns, to była tylko jedna strona, a jak tego nie robiłeś, to... No tak, no są teraz dwie strony, ale... To mi zapewne dorzuciło gimbale i inne pierdoły. Nie wiem, po co ja wynajmuję tego Hammerheada, ale okej. Okay. Rakiety po prostu dorzuciło. Dobra, pierdziele. No, mówię, mam i babagę miałem właśnie tak samo, że tak to mi nie pokazywało działek, które chciałem, a potem... Hej, Magdzi, witaj! Będzie co będzie. Ja muszę się teraz dostać przede wszystkim na Crusadera znowu i zauważyłem, czy was zapisuje poprawnie w szpitalach, bo ja się zapisałem w szpitalu na Orison, ale oczywiście zrespiło mi w szpitalu na New Babbage. New Raid! Fox, witam ciebie i twojego Raido hosta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o shoutoucik dla tego pana. Albo ja, albo nie wiem, no ja w takim razie, ja. Jedzie. Bardzo polecam, zachęcam do odwiedzenia, do zostawienia mokrego śladu po sobie na tym kanale. Fox, nie masz zamiaru wskoczyć do nas? Nie chcesz się trochę poekscytować? Ja jestem tak już zmęczony, że w zasadzie mam wyjebane. Nie wpuścili mnie, bo jestem biały. Widzicie? Na biało ubrany. O to mi chodziło właśnie. Tak, ja na razie nie jestem nawet na serwerze zresztą ekipy w ogóle. Raz, że zapomniałem, a dwa, to muszę się dostać spokojnie na Orison, wtedy się przeloguję. Jakoś. Mam nadzieję.
Właśnie to, nie? Hej, konserwator! O 7. Ale tak sobie myślę, jeżeli chodzi o gry awaryjne, na wszelki wypadek, jakby jutro, no, w przyszłym tygodniu Star Citizen nie odmawiał posłuszeństwa, to myślę, że po prostu będę wskakiwał w elitkę. W tym czasie. Bo czemu nie? W elitce też ostatnio odkrywam sobie tajniki walki w przestrzeni. I żałuję, że statki, które mi się bardzo podobają, nie sprawdzają się najlepiej w walce. Solernan? Tak, jak już dadzą coś takiego, żebym nie musiał pokazywać znowu kurwa tej samej lokacji po raz siódmy od początku, to tak, jasne. Po prostu mnie znudziło. No wiesz, dają mega aktualizację, okej, okay, i czuć te poprawki, czuć ten rozwój, ale no powiedzmy sobie szczerze, na litość boską, ile można w kółko to samo kręcić. Ja czekam chyba na Baldura, albo jak już dodadzą resztę gry. No. Ja się w Elicie właśnie troszkę tak zasmuciłem, że... Bo bardzo mi się podoba Cobra Mark III od Alfonsiona, tak to nazywam. Wiesz, z bodykitem i tak dalej, nie? Który mi się tam spodobał i naprawdę zajebiście mi się podoba ten statek. Ale wiem, że to jest statek wielofunkcyjny, mam na nim nawet SRV i inne pierdoły. Tylko niestety, kurde, nie jest tak zwinny, żeby to w walce było jakoś super użyteczne i kopa też nie ma z broni jakiegoś i dlatego ubolewam na tym, wiesz? Właśnie mi się bardzo podoba, także wilczurem kopię, jeżeli chodzi o walkę w przestrzeni. Wilczur też jest ładny, też mam go z bodykitem zrobionego, ale nie podoba mi się tak bardzo, aż jak Cobra Mark III. No to teraz... aha, fajnie. Teraz gdzie jest mine statek? Tu jest. Za ten czas, co on będzie się przywoływał, mam nadzieję. Czyli 3 minuty. Ja kupię sobie troszkę napojów. Jakiegoś żarcia. Dzisiaj już nie będę na Javelina biegał, nie będę wokół Bengala latał. Więc skupimy się tylko na hali eventowej. Kurde, blać. Nic, tylko się zesrać. Ciekawi mnie też, dlaczego moja postać wchodzi w ladę głową, żeby sięgnąć napój. To jest intrygujące. Dobra, dwa takie napoje i może jakiegoś... sosydża na drogę, nie? Jakiś sosycz tutaj. Nie. O, sosydża mogę schować w kieszeni? Mogę. A wiesz, że jest jeszcze inna kurtka, taka z dłuższym rękawem? A do kogo mówisz? Do takiej pani, która lubi BDSM i tutaj rozbiera się przy mnie. Nie, no bo ja podnoszę tutaj kabanosy, a ty mi mówisz o kurtkach z długim rękawem, więc się zastanawiałem, o co chodzi. O tej mówisz? No właśnie. Ale ja hej. Nie chodzę w tych rzeczach, bo mnie po prostu ścigają, że mam stolen items. Pomimo, że Fox chodzi w całej kradzionej zbroi i nic mu nie robią.
Be sure to visit Wally's bar at the promenade. Only a quick ride on the metro. Jak. Jak już wiemy, albo nie wiemy, to się zaraz dowiecie. Wersja Star Citizen 3.18 będzie bardzo opóźniona, ale za to dostaniemy wersję 3.17.2. W wersji 3.17.2 ponoć mamy dostać jakąś porcję kontentu namacalną. Nie zostało zdradzone, co to jest konkretnie, ale coś ma takiego być. 3.18 ma się kisić około 3 miesięcy w PTU również. Jako, że 3.18 ma być jakimkolwiek kamieniem milowym, mam nadzieję, że nie studniowym kamieniem, bo to wiesz, wiecie, jednym się rzuca na odległość i tak dalej, a drugim to się wrzuca na głębokość i on tam już zostaje sobie w ciemności i samotności. Już zobaczymy. Ciekawostek, że te trzy platformy, co dodali, to będą właśnie to 3.17.2? Przeszło mi to przez myśl, szczerze ci powiem. Naprawdę. Czyli jednego też nie rozumiem, bo były też przebąkiwania jakieś o Vulture, prawda? No będzie. 3.17 na Drake'u, właśnie, no. Rafti, witaj, hej! Znaczy 3.17.1 było relatywnie krótko w tym, w PTU. Z tego, co ja kojarzę. Chyba, że nie pamiętam czegoś. Spoko. No już tutaj mówię o takim masywnym czasie w tym, w PTU, nie? Trzy miesiące to jest dużo. Wyglądasz jak te ludziki z Jumanji. Lubię wkurwioną minę na tym hełmie. Mały, ale wariat. Ja dalej sobie... Jeśli jeden hełm miałby opisać całe moje życie, to właśnie ten. Ja dalej przy A10 tkwię. Dalej i nie wyjdę z A10, dopóki nie będę się czuł komfortowo. Że dzisiaj jestem ubrany jak pilot. Niech to sobie łeb dostosuję tutaj. Znowu? Ja pierdolę. Ja nie pokażę tego teraz, ja pokażę jak tam dolecę, nie? Bo to jest... Jezus! No, nie, wiecie co, normalnie. Nie, pierdolę, pokażę to teraz. Ale u mnie jest normalnie, kurde. Air. Jestem biedna i niczego się nie spodziewam. Tak wygląda air. O, cię chuj. Słuchaj, wyglądasz jak ten złodupiec z Crash Bandicoot. Dobra, oficjalnie mogę być maskotką LCMC. Nie, no mówię, dla mnie to wygląda jak te takie ludziki, co były w Jumanji. Jedyne, co mi się tutaj podoba, to ten stanik. Tylko trochę ci te cycki tak pod pachy daje, ale okej jest. No ale kurde, przecież... ja zgram witaj. Ja mam to normalnie u siebie wszystko. No to dobrze, no widzisz, no taka moja... Ja ciebie nie krytykuję, no za wybory. A teraz jest normalnie, czy nie? Wiesz, ty normalnie to tak trochę... To zadam inaczej pytanie. Czy hełm jest normalnej wielkości? Tak, hełm jest normalnej wielkości. Co nie? Ja już nie wiem, jak komentować takie rzeczy. Ja już nie wiem. Takich akurat błędów to ja jeszcze nie widziałem w Star Citizen, odkąd w tym siedzę. I znowu jest wielki. That's what she said. Ten też jest wielki. Nie no, czekaj, nie zmieniaj, nie? Też musi być zabawny. Dobra.
to leci mi w pizdu. I nie wiem, złóżcie jakiegoś, jakąś kiełbasę, parówkę albo jakieś piwo w ofierze, żeby nie było 30k w czasie tej transmisji żadnego. Byłoby naprawdę zajebiście. Na chwilę muszę podzielić to wszystko na etapy. To jest bezpieczna podróż do celu i zapisanie swojej lokacji. To jest pierwszy etap. To jest w zasadzie najtrudniejszy etap. A te 43 miliony kilometrów stąd jest ponoć moje ciało poprzednie. Dobra, ja jestem fanem tego. Póki lecisz, zobacz sobie Discord. Ja pierdolę. Ja wiem, dlaczego tak jest. Ja wiem, dlaczego tak jest. To jest tak durne, to co ja powiem. Znaczy, to jest moje podejrzenie. CIG po kryjomu wprowadza dekoracje do kokpitu, do statków. Jednymi z pierwszych tych dekoracji będą bobbleheady. Już wstawiłem to właśnie na tym Discordzie. No i czym jest bobblehead? Bobblehead jest w zasadzie modelem postaci, który został zmodyfikowany. No. I czyli to... jestem bobbleheadem, okej. Okay. I to by tłumaczyło właśnie to, co się odpierdala. Znaczy nie do końca, ale... ale to ma dla mnie sens, że tak najebali, że tak to widać. Ale co ciekawe, ja czegoś takiego nie widzę. Normalnie? Widzisz wszystkie? Normalnie widzę... no. Bo dla każdego co innego, to jest Star Citizen. A ten? Normalnie. A tutaj ciekawe. Tymczasem, kiedy lecę, to sobie możemy zobaczyć... Nie ukrywam, że trochę się zawiodę, bo chciałem to zobaczyć na żywo. Co Aegis Dynamics tutaj oczywiście na stronce oferuje. Oprócz tego, że epickie tak animacje w tle. Mamy Avengers Stalker 68D, Titan 55, proszę bardzo, Titan Renegade z innym malowaniem, 75. Opłaca się. Warlock, wersja z EMP, 85, Eclipse, kiedyś go miałem, fajnie się latało, czasem trafiłem torpedą, 2x10. Gladius, jeden z lepszych w zasadzie statków lekkich. Tak, kurde, jak zawsze. Strykniesz palcem i już nie ma. Gladius Valiant, po prostu inne malowanie. 110 dolców, proszę bardzo, idźcie kupić, 725 dolców za Hammerheada, idźcie, bierzcie to wszyscy, Idris P, 1500 jedyne, jeżeli komuś to jest potrzebne do szczęścia, Javelin 3000, oczywiście, że już nie ma. Mamy też Nautilusa, to jest rozstawiacz min, którego nie ma jeszcze, jest na obrazku. Przeboski, witaj, hej, 725, Redeemer całkiem dobry, ale zjebany pod kątem wieżyczek, więc już mi się nie podoba, a tak bardzo mi się podobał. Retaliator, mam wersję Bomber, czekam na remake. W zasadzie to będzie mocny statek strategiczny. 6 torped S9 ma na pokładzie na chwilę obecną i kopię dupę. O, właśnie tego mam. To Bomber jest mój. Saber, średni myśliwiec stealth. Dobry wpierdol. Wersja Comet z EMP, innym malowaniem. Naturalnie Vanguardy są ciężkie myśliwce już.
Hanbringer to jest torpedowiec, myśliwiec torpedowiec, Hoplite to jest desantowiec, myśliwiec, Vanguard to jest walka elektroniczna, ukośnik myśliwiec i Warden to jest myśliwiec, myśliwiec. Vulkan, statek do naprawiania i lekkiego naprawiania i lekkiego refuelingu, którego jeszcze w grze nie ma oczywiście, ale i tak idźcie go kurwa kupić, bo przecież tak, tak jest w modzie. Oczywiście, że tak. Tak, jak najbardziej. Ludzie wydają. Wydają, panie. Pasji nie powstrzymasz, albo choroby umysłowej. Jedno z drugim. Ja łączę w sobie te dwie rzeczy. Mamy oczywiście pakiety tutaj też. Aegis Complete Pack za 7771 funtów, w tymi funtach podaj, albo za 8635 funtów. Jeżeli ktoś lubi wydać więcej pieniążka tutaj. Prawda, więc zobaczmy sobie, co jest. A to nie jest jeszcze drogi pakiet tutaj, jeżeli ktoś by się pytał ogólnie. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy, prawda? Wszystkie oczywiście tytany będą, Także jeżeli ktoś chce jeszcze Javelina, to może ten pakiecik sobie zapodać. Wszystkie maszyny Aegis. Także no, wiem, że może nie chcę wam się drobnych rozmieniać czasem, ale może się skusicie, jak wam powiem, żebyście sobie poszli i kupili. Wiesz co, ja nie będę tutaj krytykował, ja sam wydałem niemałą kwotę przez prawie 10 lat na Star Citizen. Także każdy zarabia swoje pieniądze i no, ma prawo zrobić z nimi co chce tak naprawdę. Chyba że są to mikrotransakcje w grach mobilnych, wtedy idź do psychiatry. ale tak, różnie bywa. Dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi, zobaczymy zaraz na hali większość z tych statków. Ciekawe, czy będzie Idris tam stał. Także to jest temat rzeka i każdy wydaje pieniądze na to, co go uszczęśliwia. Ja już co prawda tutaj stop położyłem na wydawanie na Star Citizen o jakiś czas temu, parę lat temu i się z tym dobrze czuję całkiem. No ale włożyłem też wystarczająco dużo, żeby sobie móc przetapiać co mam, pozyskiwać store credits i bawić się nowymi zabawkami. Ej, ale to jest anime z cyckami czy anime bez cycków? Fox, bo to jest bardzo ważne tutaj. O, no to anime z cyckami to jest co innego. Ja bym powiedział, że to się tak nie pisze pod tą zasadę. No to okej, okay, no to jest dobre, to jest w porządku, nie? No, ale tak inne, no to już bym powiedział, że to do psychiatry trzeba iść, nie? Anime z cyckami jest okej, okay. To jest jak najbardziej. Wuja, witaj, hej! Daleko jeszcze? Nie, już dolatuje. Już dolatuje po raz kolejny zresztą. Także może tym razem będzie fajnie. To jest też dobry cytat. Pasuje nie tylko do Elden Ring, ale do Star Citizen też pasuje. Ile ja tu mam? Ja już miejscowa praktycznie. Pusto w zbiorniku Quantanium. Ale dzięki napędowi Quantum marki jakiej zapomniałem, ale ja modelu Atlas mogę przekroczyć wszerz układ Stanton bez potrzeby tankowania.
Panie, gwarantuję ci, że to mały pikuś. Tak, to będzie się trzymać do końca miesiąca w zasadzie. Także tutaj nie ma się z czym śpieszyć. To będą czy w Pledge, czy w CCU. Także luzik. Teraz ryzykowna część, dolecieć do Orison. Good. Dobrze. Na coś się zapatrujesz ciekawego, wuja? Bardzo dobry wybór. Doskonały wręcz. Będziesz sobie mógł go chapnąć z ubezpieczeniem na 10 lat. Bazowym, przypominam, ubezpieczeniem bazowym. Nie zapominajmy, że będziemy mieć co najmniej dwie formy ubezpieczenia w Star Citizen kiedyś za 58 lat. Ale to zrobię, Mazgram, to zrobię. No widzisz, no kurwa, wydali MSR-a raz, było dobrze. Potem go spierdzielili i zrobili. Tak zupełnie jakby się nie mogli zastanowić, nie, co i jak. A, ty jak będziesz upgrade'ował, to faktycznie wytrzymał LTI. Tylko wszyscy wiedzą, jak działa LTI, czy też jak ma działać LTI. Bo teraz to, co my mamy w grze, to jest tak jakby w zasadzie no, najwyższy pakiet ubezpieczenia, czyli ten docelowy, a LTI będzie działać oryginalnie w ten sposób, że odzyskamy nasz statek za tą małą symboliczną opłatą potencjalnie, czy też też tą zerową opłatą, tak to nazwę, dziwnie wiem, ale stracimy upgrade'owane komponenty i uzbrojenie. I tylko ubezpieczenie wyższe będzie pokrywało komponenty i uzbrojenie naszych statków, że je odzyskamy z powrotem. To trzeba naprawdę o tym pamiętać. Ja też się kiedyś tak jarałem LTI, a potem je oświeciło. Także dobry dodatek, fajnie mieć. Lepiej myślę, że mieć LTI niż nie mieć, ale to taka pierdółka w ostatecznym rezultacie. Ja nie jestem na razie w party, ale zakładam, że ich nie będę widział, konserwator. Wiesz, że nawet nie jestem na serwerze z resztą ekipy. Ja tutaj chcę spokojnie dolecieć do Orison i się przelogować. No, bo miałem też tutaj mega przejścia. A ty lecisz szybciej, Mendo, za co ci nie płacę. A mogą i w zasadzie pokazać. Corsair jest takim zaawansowanym stadium już. Ja bym nie liczył na to, że on wejdzie w tym roku do gry, ale cholera, kto wie. Ciekawe, czy Odyssey będzie, jak Misk wkroczy na scenę. Odyssey mi się wizualnie bardzo podoba, szczerze wam powiem. Naprawdę mi się podoba ten statek. Co prawda Karaka mi nie zastąpi, ale fajna rzeźba hangarowa by była z tego. No i dobra, i cała masa światełków i co dalej. Ale ja wiem, to nie ma żadnego związku według mnie z czy Pyro wyjdzie, czy nie Asgram.
To tak samo jak Karak. Przecież Karak też został wypuszczony zanim jump pointy w ogóle zostały zainicjowane i tak dalej. Nadal nie mamy jump pointów, tak? Zresztą i tak wszystko jest w 30%, 20-30% funkcjonalne tutaj. Chyba że jest to Pisces albo jakiś inny statek transportowy, który nie ma żadnych innych funkcjonalności, ale to też nie do końca, bo na przykład awionika jest niefunkcjonalna na wszystkich statkach, więc nie ma w Star Citizen statku, który byłby całkowicie funkcjonalny. A Reclaimer to jest w ogóle, nie? To jest daj spokój. Co ja tutaj, czemu ja grzebię się tutaj? Przecież ja miałem zadzwonić do typów. Gib mnie lądowisko. No i dobrze. Już ja też będę się zajmował niektórymi lżejszymi przemysłami. Na pewno będę salvage sobie robił, bo mam Vulture i ten Vulture zakładam, że będzie dostępny już 28, jak Drake wkroczy na scenę podczas targów. Ale oczywiście nie będzie bezużyteczny, bo w grze nie ma salvage'u. Więc na salvage sobie poczekamy troszkę. Myślę, Ciastek, że on będzie tylko do pokazania na targach. Mówisz? Aż tak brutalnie? Że będziemy mogli do niego wejść, zobaczyć, ale tak naprawdę dadzą go nam dopiero, wiesz, jak zrobią. O panie, to będzie brutal. Ja też uważam, że mogliby go wrzucić. No, dokładnie. To tak samo jak Reclaimer. Reclaimera dodali do gry, a i tak chuj nim zrobisz. Terabina też. Dokładnie. Chyba większość statków, jakby się tak uprzeć. Landing complete. Have a pleasant stay. Dokładnie, wuja. Chcę mnie to zrobić? Tak, miałem zatankować. Tankować i wtedy mogę sobie wyjść stąd i pójść i zapisać się nawet na łóżku szpitalnym chyba jeszcze raz, może, nie wiem, chcę, nie chcę, a wywalone mam. Muszę się przelogować i dołączyć teraz do reszty ludzisków. Mam nadzieję, bo dla bezpieczeństwa schowam statek, tak po prostu. Nie wiem, czy sobie do kuzynków podlecę jeszcze kupić jakieś działka inne w zasadzie. W sumie mógłbym to zrobić, mógłbym. LOL! Coś tutaj? Fuck. No ja nie wiem, czy to jest antyreklama przypadkiem, ale no zdecydowanie unikalna grupa, tak. Jestem z was dumny. Oj właśnie, tutaj będzie wystawa Drake'a. Bo nie wiem, czy wiecie, Drake, Interplanetary Valore, Star Citizen, oni się tak nie lubią z resztą firm, korporacji. Z tego względu, że Drake no, nie zważa bardzo na konwenanse, ani na jakiekolwiek wyznaczniki bezpieczeństwa, przepisy i tak dalej. Mają to w dupie i też zaopatrują, no, sprzedają właśnie organizacjom, grupom terrorystycznym, pirackim i tak dalej. No, a tutaj mamy wejście do Chairman's Club, to jest dla concierge. Ale oczywiście nie możemy tutaj wejść, bo to jest jeszcze nieaktywne, tak? A szkoda. Hello? O, coś tu mnie... No yo! Joj, Idrysy wykupili. Oh no. Nie, nic nie działa. O, czekaj, działało coś? A, coś tak jakby się chciał włączyć, ale nie mogłem. Nie mogę sobie wziąć kamyczka na pamięć. Na pamięć. Wiesz co, to jest już po prostu martwica wewnętrzna.
Dobra, szybko do kuzynów. I przelogowywuję się. No z patcha na patch ja zauważam zmiany, zauważam progres, tylko ten progres jest kurewsko minimalny. Na przykład wydajność tej gry się polepsza. No wcześniej na Orison to miałem istny powalony slideshow, teraz jest to wspaniałe filmowe 30 fpsów. Tak samo na Ark Corp i New Babbage, no Florville jest troszkę zwalone na chwilę obecną. Ale no są te postępy. Teraz, czego nam potrzeba w zasadzie tutaj z mojego punktu widzenia, to stabilność, gameplay loops, czyli te pętle mechanik profesji w grze. I funkcjonalność jej elementów. Wiesz co, o ile by mu się to nie spodobało przypadkiem, Przeboski, bo z tym typem trzeba uważać, wiesz? No. No nic, ja dzisiaj podziękuję. Aż tak? Co jest? Nie działa nic. A jest list oparty? Właśnie nie ma. To na razie. Trzymaj się. Szkoda. Nautiliusa można kupić. Tak, bierz. No właśnie zastanawiam się, wiesz? No, kurde. Bardzo potrzebny Mind Layer na pewno. Ja wiem, jak to będzie, że AR skończy z taką flotą, że my się wszyscy będziemy ślinić, nie? Tak normalnie, jak takie szczeniaczki. Ale nie będzie mogła skorzystać z żadnego statku, bo jej komputer się spali. Nie, no nie jestem, wiesz, żeby wydawać tyle na grę komputerową, która nie działa. Ale to nie jest gra, to jest styl życia. Wiesz, rozumisz. Arduj. To nie wydajesz na grę, ty inwestujesz w siebie po prostu tutaj. W swoją przyszłość, w tym wirtualnym jak świecie. Jak kupujesz szampon do włosów, to inwestuję w siebie, okej? Okay? Nie, jak to... Proszę, patrz, i tak ten szampon idzie w rury odpływowe, tak? No powiedz. O, a... To... No popatrz. Te pieniądze też idą w rury odpływowe. Nie, no jak, gdzie? Dałeś im javelinu? Słuchaj, strona jest opublikowana, 10 sekund potem nie ma już javelinów, bo wszystko jest wzięte przez boty, więc jeżeli chcesz javelina sobie kupić, to masz dwa wyjścia. Idziesz na eBay i tam szukasz, bo zaraz będą to sprzedawać drożej oczywiście na eBayu, nie? Albo piszesz do CAG, ale jeżeli nie jesteś concierge, to cię zlają ciepłym moczem. Takie, dobra, chciałam kupić od was paczkę Legatusa, ale nie, to spierdalajcie. No. Guns. Dalej mnie te mass drivery intrygują, ale drogie to, a ja nie mam teraz za dużo funduszy. Na to, poza tym Mass Driver jest taki wrzut na dupie, żeby ich używać. Na moim Joyu. To są dystorsiony, a dystorsiony nie nakładają za dużo obrażeń, ale rozwalają systemy statku, tarcze i systemy.
Noż kuźwa też nie ma tutaj tego. Co jest? Czego szukasz? Działek laserowych przyzwoitych, wiesz? No myślałem, że tutaj będą FL-22. Możesz to niski zastosowano przecież. Chyba, że dwójki mamy. Wszystkie działka mają dokładnie to samo obrażenie. Tylko kolor wystrzału inny czasu. I dźwięk. Może zamocuję balistyki, starczy mi na 10 sekund. Sucker Punch, jest Distortion też, ale to nie. Ciastek, a gdzie można takiego bota zainstalować? Co, gdzie, jak? Paweł, Dedys, witaj, hej! Jakiego, gdzie, co? Bota, żeby ci 10 sekund po opóźnieniu, wiesz, opublikowaniu. No to nie wiem, to się musisz pytać tych skamerów, wiesz, online. Twoja stara. No tak, i co w tym? Wymieszała już ten bigos, czy nie? Wiesz, z bigosem to ciężka robota. No dobra, wezmę w takim razie 4 omniski, założę, zobaczę jak to... się kręci. Jeżeli w ogóle pozwoli mi kupić, nie? To jest kolejny temat tutaj w 3.17.1 live. O, pozwoliło mi kupić, what the fuck? Nie schowałem statku, więc kij mi w zwieracz. Dobra, ja się wyloguję teraz, postaram się do was dołączyć. Naprawdę. Yeah. Znane ostatnie słowa. Szczerze wam powiem, z tego wszystkiego, to ja tak, czekam na wtorek, bo wtorek będzie RSI, będę mógł sobie swoją hybrydę tutaj przetopić i wziąć normalnego Scorpiusa bez żadnych tam CCU i tak dalej. I na Drake'a, bo chcę ten pojazd i Vulture'a zobaczyć i tyle. No, mam tutaj niby listy. Aha. Tak. Mogę se kliknąć na swoją własną dupę i to będzie bardziej użyteczne niż tutaj. No dobra, to wszyscy wyjdziemy najwyżej. Nie no, luzik. Nie no, no to żeby się znaleźć. I tak czekamy na ciebie tutaj, widziałeś zresztą. No. Się zastanawiam, czy by gry nie uruchomić jeszcze raz. Ale zresztą nie było żadnych błędów, więc wywalone. Dobra, to jeżeli macie ochotę, to dawajcie i odpalimy to gówno jeszcze raz. No to myk. No to siup. Szkoda, bo tego baga może już nie być, no ale trudno. Czyli, słuchajcie, to jest dla mnie już nawet nie jest zabawne, to jest przerażające. Ja się cieszę, że projekt nabiera rozmachu, no nie tylko finansowo i rozumiem wszystko albo większość rzeczy, ale CIG w tym roku znów pobije rekord funduszy, zdobytych funduszy po Invictusie. Pomimo tego, że nie dostarczają tej wielce wyczekiwanej przez nas stabilizacji. Ja się tylko zastanawiam, jak to się dzieje?
Nie ogarniam tego. Widać są ludzie, którzy nie szanują swoich pieniędzy. Znaczy wiesz, to po ileśmy tu zainwestowali, co niektórzy, to też można by powiedzieć, że nie szanujemy swoich pieniędzy. Ale nie, no po prostu mnie to dalej zastanawia i chyba będzie po kresni mnie to zastanawiało. Jak będziecie mieć menu, to mówcie. Ja mam. Ja też mam. Dobra, widzę wszystkich już tutaj w menu muni. Samiec? Jestem w menu. Odpuszczasz dobra, Fox, mówisz? Fox mówi, że na dzisiaj odpuszcza, bo dostał właśnie crasha znowu i... Crash Bandicoota? Odpaliłeś, Mike? Odpaliłem. No mnie nie zaciągnęło mnie. No mnie też. Nikogo. Mnie też, no. Dobra, no to... Oj. Party leader has yet to launch... Patrz, your party leader has yet to launch you into a server. Dude. Ta gra w ogóle nie szczaiła, że ty wszedłeś. Ale ja Majka cały czas widzę. Nie no, jak najbardziej tego, rozumiem, no. No ja też właśnie. Bo daj mi sekundę, wyjdę do menu, dam ci lidera. Ja jak najbardziej rozumiem, Fox. Oczywiście, że tak. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. No dobra. Fox, nie bądź miętka faja. AR na pocieszenie, to ja mam zaraz po streamie grilla znowu. Witold, ale wiesz jak to jest z tym za nic, nie? To zawsze coś tam jest. Dzisiaj sobie zrobiłem na obiad pizzę własnej roboty. Ile za nią dałeś? Mówiłem, że własnej roboty. Dobra, jesteś lider. Własnoręcznie ukradana. Własnoręcznie zamówiona. Własnoręcznie dokupił salami, pokroił i położył na tą kupioną. Chyba wy. To nie jest wcale taki głupi patent. Będę musiał to jutro przetestować. No to... ja wyłączę to coś i ja uruchomię to coś jeszcze raz. Bo... to się nie da. A nie, czekaj, przepraszam. Powiedziawszy to, odpala. Zaciągnęło was, czy nie? Nie. Oczywiście. Wskakujcie, nie wiem, może wskakujcie, może się tak dołączymy jakoś, nie wiem, jakimś cudem. Nie ma sensu, po prostu nie ma sensu. Trzeba skorzystać z tego tak, jak jest i nie lawirować, bo tracimy czas, a to i tak nie będzie, kurwa, działało i tak. Że równie dobrze mogliście nie wychodzić do tego menu. A, tak, rozumiem, Witold. Wiesz co, ja też miałem takie tematy w NMS-ie. Totalnie olewałem ręczny zapis, a potem płakałem w związku z tym. Ale hej, no cóż, no. 5 godzin, wiesz, mogły być 2 tygodnie, nie? Ja się załadowałem. Party launch accepted, w ogóle nie, zajebiście, okej. Okay. U mnie nadal jesteś w menu. O i pięknie. A teraz się przełączyło. Więc... Tak długo myśli. Rano był rozpierdol totalny, miałem duże problemy, potem troszkę pograłem, potem zaczęło mnie crashować klienta. To jest chyba taki cykl, nie? Taka fala. O ty! O, wczytuję się. Mnie też i to tak... bo tak, bo ty na survivalu grasz. Okej. Okay. No. Wygląda jak taki minutowy lag. Lag?
I gdzie do cholery był tutaj? Aj, zaraz. Bo wahadłowiec na Vision to będzie tam, okej, dobra. Widzisz, ja nie wiem, ja spróbowałem sobie trybu survival w NMS, ale doszedłem do wniosku, że ta gra mi nie pasuje osobiście do trybu survival. Zresztą ostatnio sobie też zrobiłem bardzo dużą przerwę od NMS, bo grałem tak mocno i tak intensywnie, że mi zbrzydło. Discovery Tours, ale zaraz, czy to się... Tutaj nie, to nie tutaj, nie? A tutaj jest najpierw... Ale tu jest ten plakat, że... Spaceportu. Kurwa, te oznaczenia są naprawdę tragiczne. Masakra jest. Chyba zmienili stażystę od tego, bo w zeszłym roku to było genialnie oznaczone wszystko. Nie. W tym też czekam, aż ogarną kuźwa NMS troszkę pod względem optymizacji, bo jest... Wkurza mnie, mocno mnie wkurza, jak mi czasem coś tam zetnie. Na moim sprzęcie mi kuźwa powinno to chodzić w miliardzie FPS-ów w rozdzielczości za pierdylion na oja pierdole. Ja wiem, że to jest szybko. To bym się kłócił w zasadzie. Wręcz. Za szybko. O, Alien, widzę twój marker. O, widzę Arzen marker nawet. O! Zmarker. Widzę wasze zmarłukery. Ja przełączę się, przestań. A shit, co nawet przy kiblu. O, gdyby tylko tutaj był. Kurde, no nie zdążyłam. No. No u mnie pomaga rejestraka sterowników GPU. Ja crash nie mam, tylko ten stuttering czasem się tam wda, wiesz? Znaczy mam tak, że mogę mieć 20 sesji pod rząd w NMS i działa płynnie, zajebiście, po prostu nic się nie dzieje, nie? A potem z dupy zaczną się jakieś stutteringi zwalone. Wszystko sold out, wszystko. Okej, okay, fajnie, duzik. A ja już nie wiem, co powiedzieć nawet. Mówię, dlatego będę miał na każdy dzień w tygodniu grę awaryjną. Zapewne będzie to Elite Dangerous. Jeżeli byście chcieli dołączyć, to tak, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Zakładam, że już od jutra zaczną implementować fixy, ale... Też myślę, że się poprawi, jak do pracy wrócą po weekendzie. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. No, udało mi się, nagle się lista pojawiła, dołączyłem do AR. No, widzę twój znacznik.
Okej. Okay. Jakieś straszne lagi są. Jak już masz lagi w menu gry, to już wiesz, że coś jest nie tak. Ale jak mimo tego, że wiesz to wszystko, ale dalej kontynuujesz to i grasz w to, to już jest z tobą coś nie tak. Ale hej. Jak widzowie, widzę, lubią ból obserwować. Cierpienie. Ból, cierpienie, dokładnie. Łzy wewnętrzne, płacz. Co to będzie, jak będziemy mieć cel w tej grze? O, w mordę. Uda się, tak? No, jak będziesz na przykład chciał sobie zbudować chatkę na jakimś zajebistym, piaskowym księżycu. I żeby poczuć się jak Luke Skywalker. Z nadzieją, że ta chatka nie wpadnie pod teksturę. Nie, tutaj to jeszcze... Patrzmy na to realnie, okej? Okay? Patrząc na to realnie, to się nigdy nie wydarzy. No, na poważnie mówiąc, to nie powiedziałbym, że się nigdy nie wydarzy, tylko że ja nie jestem w stanie sobie określić ram czasowych tego. A nie jestem sobie w stanie określić ram czasowych ze względu na właśnie ten chaotyczny, jakby się wydawało, proces twórczy. Zaczniemy, ja będę mógł sobie zacząć wyobrażać, jak ujrzymy Squadron 42. To sobie będę mógł wtedy zacząć wyobrażać, co dalej ze Star Citizen. Okej, to jesteśmy w Vision Center. Dzisiaj, jak wspomniałem, swoje zabawki prezentuje korporacja Aegis. Aegis Dynamics. Zwykle maszyny bojowe. Peter, witaj. Z tego, co mnie wiadomo, i na chwilę obecną nie jest to planowane. Planowane są wsparcie dla tych największych języków, jak niemiecki, francuski, prawdopodobnie hiszpański, ale polska wersja nie jest planowana. Jednakże gra będzie wspierać jakiś rodzaj modów. Jeszcze nie wiemy konkretnie, o co chodzi, ale zakładam, że te mody umożliwią jakieś fanowskie spolszczenie. Także tyle mogę tobie powiedzieć na chwilę obecną. Jack, witaj, hej, bardzo dziękuję, trochę strany dzisiaj jestem, bo była to bardzo dynamiczna niedziela od samego rana, ale no jest okej, oto jesteśmy i staramy się nie sfiksować Star Season. Jak tobie mi jedzionek? A po streamie mam grilla, więc jest git. Okej. Czyli Redeemer, fajna maszyna, ale nie fajna maszyna, zepsuli wieżyczki, już mi się nie podoba. Gunship, desantowiec, to jest retaliator, który oczywiście jest reworkowany, ale mogli się kuźwa bardziej postarać z takimi rzeczami, nie? Naprawdę, mogli się bardziej postarać z takimi rzeczami, no come on! Dobrze, no lepiej, żeby jakoś leciało, niż kurczę, nie leciało, nie? No ja pierniczę, serio? Mała rzecz, ale to tak kuźwa amatorsko wygląda, że odpadają mi oba jądra naraz. Hammerhead,
ulubiony statek Foxa. Fox, dodaj cytat. Tak, dokładnie. Saber, który też jest... Kurwa, czy to jest na poważnie? To jest prosta rzecz. Piękna maszyna, panie. To jest prosta rzecz. Nie stawiaj. Serio? Tylko nie, u mnie tak? Też, u mnie też. No bo ja mam tutaj obiekt wpierdzielony, no co? No. Ale na serwerze, na którym byliśmy wcześniej, nie było. Nie, tego. Nie było tak. No to jest teraz, no i chuj, no jest. Poza tym, przepraszam bardzo, już wiem, co to jest nie tak. Co wam nie pasuje w tym obrazku? A mówię. No, czyli zmiksowały się dekoracje z poprzedniego. Nie odspawnowały się wszystkie. A pierdziele, CAG. Piękna maszyna, panie. No, ty masz dwie połówki przed nią i tylnią, możesz sobie... Pamiętam, jak w 2945 zdobywaliśmy nią Hurston. No. Pamiętam, jakby to było w 2941. Konserwator, jeszcze max 2 godziny. Max. Do godziny 21 czasu polskiego, równo 21 czasu polskiego, cokolwiek by się działo, kończę transmisję, bo grill. Darko, witaj, hej, dobry wieczór. Aha, tutaj też się nakładają rzeczy, widzę. Ja jebę. Nie ma to jak profesjonalne targi. Dokładnie, nie ma to jak sprawdzić, zanim cokolwiek zrobią, co nie? New follower! No, dokładnie. Mr. Kickdown, wielkie dzięki za follow. Witaj na pokładzie. Co, cześć, co to my tu mamy? Dobry wieczór, hej. Liberator, oczywiście Anvil Liberator. Anvil Liberator, dla tych z was, którzy nie wiedzą, ma... Co kurwa? Przecież Aegis jest wystawiany, nie Anvil. Słuchajcie, to jest wszystko tak porąbane, tak pomiksowane, że tutaj jest dalej hologram Liberatora. Jedź spokojnie, konserwator, jedź spokojnie. Tak czy inaczej, no... On tak naprawdę wygląda, bo mnie się wydaje, że ten tył jest nie, troszeczkę... Nie, nie, bo to jest nałożony Nautilus i Liberator. Więc... Ja pierniczę! Co nie, to tu jest się... nowy koncept. Od razu widzę, że Liberator ma Nautilusa w dupie. Jest Ansgram nowa sala, jest! Jak widzisz, jest, nie? Jak widzisz, jest nowa sala i świetnie działa, popatrz. To jest koncept nowy, Anvil, jak to był ten statek, cholera? Legionnaire, statek do hakowania i desantu innych statków, więc jest, nie? Wszystko jest pięknie, tak ma być. Jakość przede wszystkim, dokładnie, nie? O, tutaj mamy drugą część Legionnaire i tutaj coś nam wystaje dalej, to będzie chyba Vulkan. O, i jeszcze więcej, o, i Crucible, Vulkan i Crucible. No. Tak, to jest, wiesz co, ja, to jest w sumie, to jest przekrój czegoś. To jest przekrój czegoś. Nie będę tutaj mówił, czego to jest przekrój, bo jeszcze mnie Twitch zbanuje. Nie, ja opuszczam tą halę, bo tutaj straszy. Jestem zawiedziony bardzo. Tym, że CAG to puściło po prostu w live, poszło sobie w pizdu na weekend. Wiesz co, szczerze ci powiem, przeboski, jeżeli by się chciało napisać książkę o największych przekrętach w świecie gier, o historii gier komputerowych, to trzeba było popisać o Ubisoftie, o Electronic Arts, Blizzard Activision, Tencent i wielu, wielu innych.
to wtedy można by to merytorycznie ująć, faktycznie. Ja mimo wszystko Star Citizena nie postawię tutaj na podium z przekrętami, ale co przyznam, że Star Citizen jest brutalnie, agresywnie, genialnie przemyślany względem pozyskiwania funduszy. Ja bym powiedział, że jest to jeden z najlepszych biznesów, jakie zostały wynalezione od czasów stworzenia religii. Mr. Kickdown, od jak dawna masz na oku Star Citizen, czy też Squadron 42? Ale to nie jest jeszcze gra, Przeboski, ok? Więc będziemy mieć tą rozmowę tak na poważnie, jeżeli to będzie już można być określone grą. To nie jest gra. Absolutnie. Tego nie można nazwać grą. Ani technicznie, ani nawet wyobraźni. Nie można tego nazwać grą. Gdzie idę w ogóle? Co tu się dzieje? Nie wiem. Tutaj idę. Dobra. Chcesz łyczek pipsa? Ale że... Nie. Że... Chcesz się robić pipsa? Lol. Dawaj ciastek. Przyleciał ten. To by tłumaczyło, dlaczego ci ludzie wszyscy się czują, jakby nie byli w grze. Żeby mógł powiedzieć, że AR dała mi swojego pipsa. Nie, to nie będzie zawsze beta, ale to będzie produkt, który będzie rozwijany o ile będzie mógł być rozwijany. Także Star Citizen nie ma być, że tak powiem, nie ma mieć takiej skończonej formy. Będzie to live service product. Nie, alfa też nie, Przeboski. Tutaj, wiesz, ja tutaj chciałbym uniknąć jakichkolwiek dezinformacji. Możemy sobie żartować jak najbardziej, nawet jest wskazane żartowanie tutaj i troszkę sarkazmu i cynizmu, ale czego ja tutaj będę unikał bardzo mocno, brutalnie, to dezinformacja. Tego nie chcę, po prostu. Alfa jest teraz, wcześniej była pre-alfa. Zanim dojdziemy do bety, to ja sobie tego nie potrafię... Nie, dobra, nie potrafię sobie wyobrazić bety w tej grze. Nie potrafię. Nie umiem. Wyobraźnia mi się ujebała. No właśnie o to chodzi, że będzie cały czas rozwijana, nie? Więc z tego, co było pisane w zasadzie lata temu, więc skoro to było pisane lata temu, czy też komunikowane lata temu, jeszcze biorąc poprawkę na to, jak Star Citizen się komunikuje, że CIG się komunikuje. Wstępne założenia są takie, że ma być pozostawiona subskrypcja, która będzie tam dawać jakieś pierdołowate bonusy, tak samo jak teraz. Będzie można to opłacać, albo nie będzie to można opłacać. Nie będzie to miało wpływu na gameplay jako taki. Dalej będą sprzedawać koncepty statków za kasę, czy też statki ready to fly. To będzie. Dalej. Jednakże wszystkie statki, jakie będą sprzedawane właśnie czy też w formie konceptów, czy też flight ready za dolary, parę miesięcy później, 2-3 miesiące później, mają być dostępne za UEC w grze. I to jest teraz implementowane w zasadzie w tej chwili. Są 2 czy tam 3 miesiące, czasem dłużej. Faktycznie te statki można sobie kupić w grze, chyba że jest to coś wyjątkowego, coś limitowanego, to wtedy jest to inna śpiewka. Czekaj, Warframe jest dalej w Early Access?
Okej. Lol. Przeboski, tutaj będę się dalej z tobą kłócił na ten temat, bo dlaczego nie? Skoro niebieska skórka w Valorancie może kosztować $400, to cały wirtualny statek kosmiczny też może kosztować $400. Nie? Serio, jakbyś sobie spojrzeć na monetyzację co niektórych gier free to play, czy też bardziej czy mniej popularnych, to tam dopiero... Co to kuźwa było? Ktoś tu w ping-ponga grał? Mamy do czynienia z przerażającymi mechanikami. Jedno, co trzeba zrozumieć, i tutaj absolutnie nie wybraniam tego, jedno, co trzeba zrozumieć w trakcie w przypadku Star Citizen. Tak? Ty widzisz statek do kupienia za 3000 USD. Na chwilę obecną to się nazywa pledge, tak zwany pledge, czyli wspierasz projekt, w zamian za to dostajesz statek. I owszem, ja rozumiem, że to jest mylące jak sam skurwesyn, bo jest i taka jest prawda, to jest mylące jak sam skurwesyn, ponieważ po raz kolejny CIG nie potrafi wszystkiego dobrze komunikować. Z trzeciej strony naturalnie, po raz kolejny nie wybraniając tutaj, z merytorycznego punktu widzenia, z tego namacalnego, jeżeli możemy to tak nazwać, Gigdy, to nikt nikogo nie zmusza, żeby wydać te pieniądze na tą grę. Kupujesz pakiet startowy i idziesz z koksem. Spójrz na przykład na streamy Foxa, co on robi w tej chwili. Zaczął dosłownie od gołego pakietu gry za podstawową kasę, nie? I, że tak powiem, przebija się przez ten cały bullshit tutaj, przez błędy w grze i buduje, że tak powiem, swoją postać, swój hangar w oparciu o historię swojej postaci. A, rozumiem, Fox, rozumiem. Okej, okay, no to czaję. Ale to samo można powiedzieć na przykład o tym, że jeżeli gra jest live service, to jest coś, czego też nie lubię, bo live service to jest taki temat bagno. Można to zrobić dobrze, albo można to spierdolić. Totalnie. I wiele gier po prostu zniknęło z rynku ze względu na to, że ten live service był źle zrobiony. Na przykład, jak mu tam, Anthem. To był debilnie zrobiony live service, a mieli takie wielkie plany, prawda? I były elementy Anthem, które mi się mega podobały, no ale no sorry. Musieliby to zrobić albo od początku, albo w ogóle, na chwilę obecną. Mówisz, Mike, te misje mamy, nie? Mamy. A, właśnie, muszę założyć działka. Ej, dobrze, no to Karlas się naprawdę pchnie do przodu, bo też sobie tam wojaszki troszkę lepszej porobisz, nie? Także słuchajcie, gadanie o monetyzacji, o mikropłatnościach w grze i tak dalej, chociaż 3000 dolców to można ciężko nazwać mikropłatnością, prawda? Jakoś jumbo płatności w zasadzie. To jest temat rzeka, każdy będzie miał do tego podejście. Ja wam się staram przedstawić ten temat naprawdę z takiego logicznego, merytorycznego punktu widzenia, jako gość, który troszkę zainwestował w ten projekt do roku 2014. Gość, który nauczył się mieć do tego takie krytyczne podejście, bardziej zdystansowane, krytyczne. To mogę o sobie powiedzieć. I ktoś, kto po prostu powiedział na pewnym momencie stop, bo trzeba się w pewnym momencie zatrzymać i tyle, nie? Ale nie będę tym samym krytykował, jeżeli ktoś dalej w to ładuje kasę, bo mu to sprawia przyjemność. No to ja nie będę tej osoby krytykował, bo ja to też rozumiem. I ja osobiście wolę, żebyście wy, jako członkowie tej rosnącej i wspaniałej społeczności, wydawali kasy na gry komputerowe i statki w Star Citizen czy samoloty w DCS, niż żebyście, nie wiem, szli na brudne dziwki albo na dragi jakieś wydawali. Proste. Ja na przykład, właśnie, łapiąc się za słowa. Możesz, jak najbardziej, Czak, jak najbardziej możesz. Ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy wydają masek i dzieciaków też, no dzieciaki to tam, właściwie rozumiem, dlaczego dzieciaki to robią. Wydają kasę na Fortnite i te wszystkie mikropłatności. No dzieciaki wydają, bo
wpadają w nauk, więc wydają. Chcą się przypodobać swoim kolegom, koleżankom. O, mam taką skórkę, zajebałem twojej starej. 100 dolców i teraz mam takiego skina, nie? Czy gry podobne? To są dopiero toksyczne produkty. To są naprawdę toksyczne produkty. To są studnie bez dna. W mordę. To ja powiem szacun przeboski. To się już kwalifikuje pod achievement na Steam. Powiem ci tylko tyle, no. Serio. Będzie. Dawać mnie te mniski tutaj. Wat? Tu są jakieś błędy kolejne, widzę. Okej. Okay. No to jest kolejna sprawa Piri, nie? Ja grałem troszkę w tą pierwszą iterację Black Deserta do momentu, kiedy to nasilenie grindu mnie po prostu zniszczyło. O, w mordę. To jest niezła inwestycja życiowa w takim razie. Zakładam. Jaki to jest rekord, wiesz? Ja nie jestem tutaj w temacie do końca. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. And report any concerns to procedure security. Vehicle selected. Stand by. Ale przeżył to w ogóle? Czy go tam jakieś wysypki dopadły na końcu? Jej! Widzicie, jaki ryzykowny manewr dokonałem? Ponad 1000. Dobry wieczór, hakerku. Bo nigdy nie wiadomo, przeboski. Kurczę, to cię tam trafi w życiu. Chciałem być z tobą, ale mi się Star Citizen zawiesił. Ja też. Okej. Okay. Nie tak, że crash, czy coś, tylko po prostu przestał reagować na cokolwiek. A to czekajcie, może się odwiesi jeszcze. I jeszcze te crunchipsy trzeba powiedzieć, przeboski. I crunchipsy do tego, nie? Dobra, poproszę o start, następnie tutaj power. You are clear to launch. Zrobię sobie w ten sposób i kolejna sprawa to będzie ustawienie sobie statusu własnego, self status, to jest ważne. Widzisz, jest ryzyko, jest zabawa, kurde. Dawaj, The Star Citizen, to jest ciągle ryzyko chorób psychologicznych. nie rób sobie tego. Nie. Excuse me? Miały mi się skrzydła złożyć. O, okej, dobra, teraz. Ej, nie, no ja rozumiem, no kurde, no. Absolutnie. Mówię, rozumiem, szanuję, absolutnie nie krytykuję, ani troszkę. A więc jeżeli tak, no to tutaj się odnajdziesz doskonale, słuchaj. No, ale powiedziałeś, że się odcięłeś, czy nie? Powiedziałeś to nie. Jakoś tam dolecę do ciebie, Paisisa, jak się uda. Bo ja tu widzę, że zaraz będę odwodniony znowu. Aby
pytałam, czy chcesz, wiesz, skarżę. No i powiedziałem, że chcę pipsy, ale ty mi nie dałaś w końcu. Nie powiedziałeś, że chcesz. Powiedziałem, tak? Że chcę. Powiedział, że chcę. To ja nie słyszę. Widzisz? To przepraszam. No i co, i teraz widzisz? I teraz. Przeze mnie się odwodnisz. I teraz o suchym pysku lecę, no. Też prawda. No, z puszkami nie latam. Ciekawe, czy kiedyś w Tarsydze nie będzie na przykład złomiarstwo, nie? I zbieranie wszystkich puszek po pipsie, sprzedawanie. Wiesz co? To może być twoja furtka do sukcesu. Przeboski, to może być to. Słuchaj, jak masz możliwość, jak się ma możliwość, to trzeba korzystać. No, no. I może na przykład jeść banany na wiele sposobów, prawda? No, mniej lub bardziej atrakcyjnie, w zależności od dotacji, tak? Dajmy na to, nie wiem, za 30 dolców wciągniesz banana nosem, dajmy na to, nie? Za 50 dolców usiądziesz na banana. Nie wiem, za 100 dolców może, no, uchem wciągniesz banana. No, no, no wiadomo, no może być. Siema, Chris. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Czyli Olisar. I co, i znów mi... W mordę, bo się zaraz znów ześlę. Soft do head trackingu znów mi powiedział fuck you. Okej, okay, mam ustawiony kurs, świetnie. Czy mi kazał na OM lecieć w takim razie, skoro mam ten Olisar tutaj od razu? Tego nie rozumiem. Okej, no to teraz niech no zadzwonimy sobie do portu. Muszę się troszkę nażyć i napić. No, ktoś tu sobie Karaczana postawił. Padzisław. Noise. O kurde, jak ty cały czas tak czytasz w ukryciu tego Discorda, to jest to... Ja od razu przepraszam za jakieś tam, wiesz, straty psychologiczne, jakich może doświadczać w związku z tym wszystkim. Naprawdę, jest mi bardzo przykro. Żadnych refundów oczywiście. Wiesz co, z tego co już tutaj ustaliliśmy, Jack, to w zależności od tego, jak się trafi na serwerze i też, zresztą powiedzmy sobie szczerze, jedna osoba na tym samym serwerze może coś widzieć, druga osoba zaraz stojąca koło ciebie na tym samym serwerze może tego nie widzieć. Takie realia są. Dobra, muszę wyjść z tego statku, żeby się nawodnić. Widzę na bokach, to ktoś karabia, ten koni stoi. No to dodaje takiej pikanterii tutaj, tej twojej tajemniczości. No.
Wiecie, kiedy ja mam największe zaskoczenie w Star Citizen? Kiedy odpalam to, coś i rzeczy działają. I ja mam wtedy takie, ha? Czy ja nie pomyliłem produktów? No, no, dokładnie, że jak. Tak, uroczy freeflight, bardzo grzecznie to ująłeś. No, skurwiel patrzy na wszystkich z góry, nie? Myślisz, że jesteś lepszy niż wszyscy? Co? Może zejdź tutaj do mnie na dół. No. Jebaniec. Powiedziałbym twoja stara, ale powiem ci kici w bigos. Czy nadal nie można latać między pierścieniami na porcie Olisar? Nie rób tego. Kurde. Zjadłbym bigos teraz, serio. Miałem w tym tygodniu małopek bigosik. Dobra, nawodniony też sobie szybko coś zeżrym. Już. Hi. Let me know if there's anything I can help you with. Nie mogę. Dosłownie nie mam opcji nawet. We've just received some exciting. Ale ty jesteś w party według tego, co tu jest pokazane. Co ona mówiła do mnie, bo byłem zbyt zajęty rozpakowywaniem tego żarcia. I nie będę dzisiaj strzelał na ziemi ani nic takiego, więc... dlaczego ja mam tutaj tą butelkę pustą? Przecież muszę ją kulturalnie wyrzucić na podłogę. Okej. Okay. Dobra, ja wracam już na statek. Sam jest to co? Dobiegasz tutaj do mnie, tak? No, ale skoro widziałem twój znacznik to i pokazuje mi gra, że jesteś w party, to jesteś w party. Ale no, z drugiej strony, to wiadomo, nie mamy nad tym za bardzo kontroli. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Ale tak, to jest praktycznie co roku. Co roku jest to samo, że stara gwardia w Star Citizen czeka, aż ten cholerny free flight się skończy. I spoko, no free flight działa, przyciąga wiele nowych osób, ale z drugiej strony ja rok po roku nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro free flight służy temu, aby no, zareklamować to coś, co kiedyś będzie grą, mam nadzieję, to... Pierwsze, co by na przykład logicznie myślący człowiek pomyślał, że no powinno być to przynajmniej stabilne, nie? Ale no nie, i tak jest rok po roku. Jedyne, co tutaj zauważyłem faktycznie, i to mogę uczciwie przyznać, że faktycznie wydajność gry wzrasta. Rok po roku wydajność gry wzrasta i prawie gra się rozrasta, a wydajność też wzrasta. Więc coś jest, ale... za mało, bym powiedział. No, dokładnie, nie? Właśnie tak. Chcesz kogoś zachęcić do skorzystania z twojego produktu, czy też w niego zainwestować, no to kurczę, robisz tak, żeby było to jak najlepsze doświadczenie. Majka, to jakoś loading, więc w sumie. Jeszcze raz, Alt F4. A jesteś, Ania, jeszcze nie dobiłeś. Daj, graj, nie wychodź tylko ze statku, bo zniknie. Co tutaj się dzieje? Co?
Nie, jesteś na czerwono, nie wiem dlaczego. No, jesteś na czerwono, alien. Strzelają. No, obrona do ciebie strzela. No, masz bounty, panie. Co? Może się nie zatrzymałeś, jak cię chcieli ten... Nie, no chodź. Nie, nikt mnie nie chciał skanować, ale Krajstata nie mam. Na pewno? A strzelałeś do czegoś? Może nie chciał? A teraz już zniknęło. Nie, no dalej go widzę na czerwono. Ja już nie. O, i teraz cię... Patrz, przestałem go widzieć na czerwono, teraz widzę... O, i teraz znowu nie widzę na czerwono. Ale rakiety dalej napierdzielają, nie? Co za gówno. Może strzeliłeś w coś, albo i... nie wyświetliło ci, bo czasami tak jest, że nie wyświetli... Samiec zdaje się gra na laptopie w SC. A no, raczej jest pusto, nie chcieli. Jest to grywalne na laptopach mocniejszych teraz. Zobacz, w Kryminale pamiętam, rekord, pierwsze iteracje SC nie były, totalnie. To nie chciało po prostu chodzić. Teraz to niby ponoć w miarę działa. Bo jesteś w stroju na Intelsów, wydaje mi się. Ale latał przecież tak długo. To by miało bezsensowny sens. No ale to nie ma znaczenia, R. To wiesz, jakie to jest opóźnienie, nie? No wiem. No. Ale ja tu łaziłem w stroju na Intelsów cały czas. I nic nie było. Teraz widzę przed Crusader Security na czerwono. Wiesz co, nie powiem tobie konkretnie na lapka, jak powiem tobie konkretnie, no konkretnie to by tutaj fajnie byłoby mieć 4 GB VRAM-u, jeżeli chodzi o GPU. 6 preferowane, w zasadzie, no wiadomo, im więcej tym lepiej. Raczej 4-rdzeniowy procesor jakiś przyzwoity i ja koniecznie 16, dysk SSD. No. Także... I to jakoś ruszy wtedy, jakoś to ruszy. 32 giga RAM-u. RAM, właśnie. 16 giga RAM-u to jest absolutne minimum tutaj, ale zalecane jest 24-32. Posrało ich? Czemu 24 powiedziałem? No bo 24 to jest więcej niż 32. Niektórzy ludzie mają takie konfiguracje 24 giga RAM-u. Ale na wylądowanie mi pozwalają. Ale 32 giga to jest takie optymalne dla tego. No skoro 4 miało starczyć, to 10 powinno starczyć. Ja mam w swoim na przykład 12 giga VRAM-u. Także powyżej... Chyba powyżej 8 GB VRAM-u, to chyba nie odczuwasz już żadnej różnicy tutaj. Ja bym tego na laptopie na fullu nie odpalał. Absolutnie nie. Na medium myślę, że na medium by ci to optymalnie działało. Tutaj w przypadku laptopów musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Efekt thermal throttling, tak? Czyli kiedy procesor i CPU i GPU się nagrzewają, a nagrzeją się za bardzo, bo laptopy nie mają odpowiednich systemów chłodzenia, żeby znieść takie bombardowanie, jakie daje to coś. I wtedy no, taktowanie GPU i CPU będzie obniżane i w związku z tym będzie ci dynamicznie spadać wydajność. Dlatego ja bym nie polecał tutaj przeginać z ustawieniami SC na laptopie. Także medium powinno ci spokojnie, ładnie chodzić. Jeżeli masz maszynę o takich bliskich parametrach, któreśmy tutaj wymienili. Jak tam, Mike? Nie mam listy znajomych. Ja zrobię cokolwiek tutaj, żeby się troszkę poruszać. Sorki. No, mam nadzieję tylko, że te hotele dostarczą też na jakieś odpowiednie Wi-Fi, prawda? Oby tak było. Co, gdzie mnie to dało, to bounty? Nie, no na litość boską, przecież nie będę 42 miliony kilometrów leciał. Dziękuję. I proszę, odwiedź
Ja dalej jestem przekonany, że jeżeli chcesz porządnie zaznać jakieś gry, to sorry, pudło i porządne ajo na tym. Ale tak, jeżeli ktoś podróżuje, to trudno, żeby woził za sobą pudło, tak? Okej, troszkę rozruszałem te silniki. Ja mam ustawione na medium i działa to całkiem nieźle. Dobra. Jedna misja Bounty jest w ogóle na drugim końcu świata, dosłownie. Kurde, a powinny być takie przenośne jakieś kompaktowe hotasy, nie? Mi się wydaje. Żeby człowiek mógł to ze sobą targać. Tracker, ale co to jest medium? Licencja na medium. Zobaczmy, czy tą licencję w takim razie zrobię na medium. Czy to będzie w odpowiedniej odległości? Tak, okej, no to przynajmniej to zrobię. Niech zgadnę. Oczywiście, że mam zablokowane parametry na mapie. Oczywiście, że tak. Aha, i nie mam żadnych OM-ów? Dobra, zrobię inaczej. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Ja chcę tylko trochę poszczylać. Zobaczyć, jak te omniski się będą sprawować. Czy ja naprawdę tak dużo wymagam? O, w mordę. To i tak, kurczę, obręb wielki sobie upatrzasz. 300 kilometrów. Co? Czy ja mam 900 kilometrów zapierdzielać przez... O, w mordę, ale teraz normalnie. Oni przeginają troszkę. Oni troszkę przeginają tutaj. Czyli nie mam już znaczników na... Co? Kurwa, dobra, już wszystko wiadomo. Znów się porąbały u Quantum. Masakra jest. Mordę. Ale chyba taniej ci to wychodzi, nie? Kurde, teoretycznie przynajmniej. Ile mam tutaj ładunków? 47 przy... Czemu mi się durny ekran zmarasił? No to kuźwa, jak on zrobi to, idiota? Że tak sobie pozwolę nazwać. Pokazuje, jak to działa na lapku, ale nie pokazuje gameplayu naturalnego na tym, jak to... No to... Dude! Nie no, test 12 na 10. Aha. Ach, takie życie, nie? Co poradzisz w takim razie? Czasem nie ma wyjścia. Heads up! Shields damaged. Son of... Misiosława lejemy. Oho, już oberwałem po tarczy. Son of a bitch!
O, coś mu tutaj pufło. Świetnie. To się oni tutaj za bardzo strzelają troszkę jak na... w powagę tego... tej licencji. Jak mi się wydaje. Okej, to jest zrobione. Nie najgorsze to omniski, ale... ale strasznie powoli łapią cel. Bardzo powoli. Jared Nakamura, witaj! Teraz do was wrócę czaty, niech no tylko ustrzelę tego... Wow! Przeciwnika i prawie się rozpindoliłem o asteroidę, ale... ale jest już kontrola, jest już kontrola. Ja tutaj chyba widzę, że na sztywno by to lepiej działało z działkami. Potencjalnie, bo... tylko nie wiem, czy ty jak wsiądziesz do mnie, to Mike też jest, może się pojawić. Jak mnie tam nie ma już teraz, to raczej będę na wisarze. No co jest? No, w końcu. Dobra. Spokój, jest spokój! Ta, w sumie. No to jak jesteś w stanie samiec usiąść, to wsiadajcie. Bardzo się cieszę, Nakamura, bardzo się cieszę. Wieczorem się bardzo fajnie, fajnie to robi. Ale wspominamy na początku transmisji, że troszkę jestem zawiedziony, że Cobra Mark III nie jest tak zwinna w zasadzie. Nie mówię, żeby była zwinniejsza niż Wieczór, ale żeby może tak, tak w pobliżu tej zwinności miała, bo mi się bardzo Cobra Mark III podoba. A, dobra. Zwłaszcza z body kitem. Teraz na 100% pewnym. Wparty. Był komunikat, że opuściłeś. Jedziemy dalej z koksem. Także no cóż, odnośnie Star Seasona. Nadal jestem pod ciebie wparty. Widzicie co się dzieje, jak się dzieje. Jak już skończy się Invictus i cały Free Flight, to wtedy będzie to działać dużo, dużo lepiej. Nie macie wparty teraz. No teraz cię mogę zaprosić niby do party. Jesteś w grze? Tak, jestem. No to zapraszam. Tak, ma, nie? Ale to są rozmiaru trzeciego. W zasadzie. I wiesz co, ja tak sobie, jak sobie porównałem bezpośrednio, co prawda oczywiście nie mam upgrade'ów inżynieryjnych jeszcze na swoich statkach, Cobra Mark III ze swoimi dwoma slotami S i dwoma slotami M do właśnie Vulture z dwoma slotami L, tak? L to będą? Skoro broń rozmiaru trzeciego? Chyba. To powiem tobie szczerze, że Vulture jednak czuć, że mocniej kopie mimo wszystko. Z tym, nie? Także ja mam w jednym slocie mam laser pulsacyjny, a w drugim slocie mam multikanon ogólnie. W takiej konfiguracji latam. Ale giby mnie licencji więcej. Trzeba to porobić, cholera. I to mamy 90 000. Uuu, i tu mam już 26 000 plus. Wiecie co? I to jest świetne, i to jest świetne. Kurde, won! Journeyman Tracker License High Risk Threat. Dobra, to trzeba zrobić koniecznie. No! O, w mordę! 30 milionów kilometrów po tą licencję na Hurston pewnie trzeba napierdzielać. No, mus to mus. O, udało się, widzę.
Tak, wsiadłem. No, właśnie to. Quantum Drive is now on. Czy ja celuję w Daimar? Chyba tak. Mi się nałożyły markery. Zaraz zobaczymy zresztą. Wiesz co, czasem sobie myślę, że faktycznie w Star Citizen byłoby stabilniej piechotą napierdzielać. Chociaż mówiąc to... grupowy za 26. Też właśnie mam, ale właśnie lecę licencję zrobić, wiesz, kolejną na te mocniejsze jeszcze. To może sobie róbcie to spokojnie, ja ogarnę tą licencję szybko. Dobra, to szeruję. Kto chce? Quantum Drive is now on. Znowu się to samo zrobiło. Czy nie? Nie, nie zrobiło się to samo, okej. Okay. Ja muszę skoczyć. Dobra, to lećmy. Siejmy ten wpierdol. No, jak mogę powiedzieć, że jednoosobowa obsługa tego statku to nie jest... Nie jest to wymarzone. Bo szczerze powiem, to już więcej w pierdolu się wyciągnie Super Horneta w pojedynkę. Albo nawet ze zwykłego Horneta. Albo Zaroła. No. Chociaż... Arrower. Dużo, dużo zwinniejszy, wiadomo. I tak widzicie, ja tak zmieniam te statki i biorę to i tamto i eksperymentuję, a potem kuźwa wracam do albo do Gladiusa, albo do Horneta. Dobrze, że nie do Aurory. No nie. Ale no, słuchaj, na Aurora się, jak dowiodłem, no Ellen się świetnie spisywał do pewnego rodzaju tam misji bounty. Do tych medium. Do medium spokojnie można było to ogarniać. Czy tobie, Ciastek, w Skorpiusie też się czasami baguje Quantum, że nie widzisz w ogóle znacznika? Nie, nie miałem tego akurat w tej wersji gry konkretnie. To się ogólnie baguje. No, trzeba wyłączyć i włączyć Quantum. Nie, nie, to nie działa niestety. Odznaczyć cel na mapie też. No, bo sam czasem ci się cel właśnie automatycznie zaznaczy, bez twojej wiedzy, wiesz? I trzeba sprawdzić, czy masz zaznaczony cel. Ale nie, chodzi po prostu, wiesz, że nie widać kalibracji, nic nie widać. A to nie, w tej wersji tego nie miałem jeszcze. W poprzedniej tak. Ale to nie w Skorpiusie, to był ogólny. Dobrze, że przynajmniej słychać, że się uzupełnił. Ale tutaj to pamiętam, jak wspominałeś, że szkoda, że Skorpius ma tak mało ekranów. I wiesz co, i przyznaję ci rację całkowicie, bo przydałoby się tutaj jeszcze dwa ekrany. W nim. Podobno w hełmie mają być wbudowane. Jakoś. Bo potrzebujemy oczywiście ekran celu, status, zarządzanie mocą, no i ja komunikację jeszcze używam, ale... A swoją drogą to jest jeszcze jedna rzecz, którą ja powinienem zrobić i której zapominam cały czas. Tutaj podkręcanie elektrowni. Ale Menda z tego ufa. Już o tym, że znalazł kumpli, to napisał. Żeby patrzeć, czy jakieś nowe informacje od CAG są. Ach, mordę.
Kurde, czy tobie też tak breaka tańczą, tak. Znikają te cele? Pierdzie. Tak desynkują, że makabra. Czy robicie to za 26 tysięcy, tak? Tak. Wspaniale. Także to będzie grubsza ryba teraz do ustrzelenia. Z tego co kojarzę. I się zastanawiam, czy by nie posłać rakiet troszkę. Chyba tak zrobię. Z tego zacznę. Ja, wiecie, od tak długiego czasu chcę mieć jeden ciężki myśliwiec. Na właśnie ten, żeby robić bounty, tam jakąś wojaszkę do PvP też, coś takiego. Aresy zwalili. Totalnie, nie? Okej. Okay. Hornety, super, hornety są medium w zasadzie, ale hornety są niedopracowane, zaniedbane totalnie. A to są naprawdę świetne maszyny bojowe, przynajmniej były. Jest Scorpius. Zobaczymy. Póki co przyjemny, zwrotny statek. Tylko muszę odnaleźć swoją konfigurację broni tutaj. Że będę się bawił w nadchodzącym tygodniu, będę zmieniał to uzbrojenie, będę patrzył, co dla mnie personalnie działa najlepiej. A to widzę, że na jakimś księżycu jest cel. Gladius to jest lekki myśliwiec ogólnie. Ja tutaj nie poruszyłem lekkich myśliwców. Gladius, Arrow i podobne. Gladius im się świetnie lata, oczywiście, że tak. Tylko, że nie wiem, dobrze mi się też nim walczy, tylko nie czuję tego kopa od tego statku. Za bardzo. Gladius jest świetny do PvP zresztą też. Ja tutaj robię okazjonalne PvP na chwilę obecną, ale głównie się zajmuję PvE. A to dlatego, że ja nie czuję, że ta gra stoi na etapie PvP w ogóle. Totalnie. Gra. Prawie gra, przepraszam. Mylę się. I nadal czekam, aż odblokują z powrotem prywatne serwery w Arena Commander i w Star Marine. Jak kiedyś w końcu to zrobią, to możecie się spodziewać serii turnamentów w LCMC. Właśnie w tych trybach. Naprawdę mocno na to czekam. O, i tym razem mam marker na cel. What the fuck? Aha! Jojebe, jak mnie opuścił, jaki lag był. Przyspieszymy to troszkę. Jakie imię przeciwnika? Laron Babajan. Okej, okay, teraz ja uśwa, gdzie ja miałem missile mode tutaj. Fajnie, że zniknął. No, kapra. Dostał. 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 Shit. Nie, no to dobra.
Shields damage. No, oby mnie tutaj nie rozwalili, bo to już będzie po twarz. Okay. Nie! Jestem martwy znowu. Skraszowało mnie. Dokładnie. Dokładnie. Co się wydarzyło? Czekaj chwilkę, aż się wyśle komunikat. O, cześć, komunikat. To przytrafiło mi się już czwarty raz dzisiaj. No właśnie tak. Trochę chyba dostaliśmy, bo to moja wieżyczka jest tak chropowata się zrobiła. U mnie wszystko jest ładnie. Może wyschła po ja prostu. Mówię w środku, wiesz, kokpit. A pytanie, czy to nie jest, wiesz, ten system, że zniszczenia, tak? Na przykład w Nomadzie to jest przesadzone, polatasz nim 60 sekund i już po prostu ledwo co widać. Chodzi mi o po prostu strukturę kokpitu. A, okej. Tak jakby jest ostrzelana. Ja mogę tylko wzdychać na tym etapie. Także zaliczyłem przynajmniej HRT. Rozwaliłem przynajmniej ten główny cel? Chyba tak, nie? Rozwaliłem główny cel. Dawaj, najwyżej zginiemy. Szeruję. Ja straciłem po prostu głos. Ja mam grupowe VHRT. Crash klienta. W środku walki. Crash klienta w środku walki, dosłownie. Więc ja pewnie znów będę na bruseta. Kutwa macie na drugim krańcu układu. I teraz jestem jeszcze czwarty w kolejce. No ja jebę kaloryfer. Słuchajcie, jestem w kolejce. Rozumiecie, skraszowało mi grę, wszystko mi... O, wyskoczyłem z kolejki. Ale... Cieszę się, że czwarty, ja miałem 50. Nie mam listy z nikogo, nic nie mam, tak jak wy wcześniej mieliście. Jebać. Będzie jak będzie, walej... Trochę do kolejki będą jak do Last Arka. Widzę, że w tym tygodniu, w ogóle, no i teraz w nadchodzącym całym tygodniu, nie ma co liczyć na w zasadzie na grę zespołową, chyba że CAG w końcu ruszą swoje dupy i zaczną na poważnie do tego tematu podchodzić, bo coś mi się wydaje, że jednak nie podchodzą na poważnie, nie? Do tego wszystkiego. Chyba nie. Bo gdyby podchodzili na poważnie, to by bardzo, bardzo, bardzo pilnowali tego, aby medialnie, a mówię tutaj w mediach w zasadzie o ludziach, którzy prezentują to na Twitchy, YouTube, żeby medialnie to wyglądało lepiej. No ale dobra, koniec rantu. Obudziłem się w spódnicy szpitalnej, jak zawsze. Barnaba, tak, dokładnie, nie? I na tym trzeba bazować. Witaj. Jasny grzyb.
I właśnie dlatego nie kupuję sobie żadnych praktycznie rzeczy na chwilę obecną w tej grze, bo... Grze. Znów powiedziałem to złe słowo. Wpadł na... Co za... A zaraz. Tu mam jakiegoś ciemnokolorowego Max Flexa, nie mam tutaj jakiegoś jasnokolorowego, jest taki jaśniejszy. Bardziej pasuje pod kolor mych oczu. No, dobra, nie będzie. Jest jak jest. Okej, okay, mamy to. No i szkoda tylko, że na napoje straciłem i wszystko. To mi chyba najbardziej przeszkadza. No, dokładnie, tak, zgadza się. Ja się na chwilę obecną zastanawiam, czy by w moim konstelacji nie wskoczyć, szczerze wam powiem. Zamiast w Scorpiusa, żeby przyspieszyć troszkę tą podróż całą. Ale z drugiej strony chcę się bawić Scorpiusem. Z trzeciej strony już wiem, że mi działka, które mam na Scorpiusie mi nie pasują. Nie lubię ich. Nie podchodzą mi totalnie. Nie chciałem nic mówić. Wiecie, co zrobię w zasadzie? Ile mam kasy tutaj w grze? 291 tysięcy. W sumie starczy na to, co chcę potencjalnie. Działaś tego screena? Nie jeszcze. Potencjalnie. Muszę coś tutaj zakombinować. Tak. Ale tym razem, co zrobię, to wezmę swoją konstelację, która jest przystosowana do super szybkich podróży po układzie. Polecę sobie na port Olisar. Na porcie Olisar przyzwę Scorpiusa. Mówiłeś, że chyba on dostaje pomimo tarczy, nie? Widzisz, to poruszyłem ten temat wcześniej, Barnaba, bo faktycznie no, mnie też przeraża to, że zawsze się znajdą jakieś wieloryby, które bezkrytycznie, bez niczego, wrzucają po prostu kasę, tak? Prawo, lewo, go, go, go. To z jednej strony jasne, to finansowuje rozwój, ale z drugiej strony CIG, czy też jakikolwiek inny producent ma wtedy wyjebane na wiele takich płaczów społecznościowych, tak to nazwę, płaczów społecznościowych, o rzeczy, które usprawniają, nazwijmy to, niech będzie to testowanie, tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, no jesteśmy tutaj dobrowolnymi testerami tego produktu. Także dla nich są to pierdoły, a dla nas są to krytyczne rzeczy. Czyli dostaniemy crasha. Powiem tobie, Mr. Kickdown, tak, owszem, masz rację, to bardzo ćwiczy cierpliwość. Dlatego ja też wszystkim powtarzam, że jeżeli no, macie takie no, nerwowe reakcje na gry wideo, czy jakieś tam produkty w fazie rozwoju, czy też jakieś zawyżone oczekiwania, czy też nie możecie się zdystansować. To nie jest koniecznie, to nie jest wasza wina naturalnie koniecznie, nie mówię o tym. To lepiej tego nawet nie dotykać, lepiej patrzeć, jak kto inny się męczy. To jest dobre pytanie, Nakamura. Wiesz? Odpowiedź tutaj może być zawiła. My tutaj jesteśmy sługusami. Jak się okazuje. Niczym małpy w zoo za orzeszki. I teraz jeszcze jedną rzecz tutaj ciekawą zrobię. Mam nadzieję, że to zrobię tak czy inaczej.
Proszę bardzo. Zapodam sobie bronię, które kupię na bezpośrednio na konstelację i tą broń przetransportuję sobie na Ulisser właśnie. A chcę kupić 4 mass drivery. Na gimbalach ich będę używał w zasadzie. Widzę, że nie mogę tutaj większego modelu kupić tych mass driverów. Yeah, dokładnie. Też mnie to zawsze mnie to drażniło, irytowało, Jack, nie? No, ale kiedyś to będzie kiedyś i kiedyś to jest to nieokreślone. To, jak widziany jest ten produkt i całe studio, to jest teraz, tak? Więc ja nie wiem, czy oni zdają sobie sprawę z tego, że... Co to jest reputacja w zasadzie? Tak, co to jest reputacja? I na razie wydają się iść do celu, nie patrząc właśnie za bardzo na tą reputację. To prawda, powtarzam, CIG to nie jest scam, przynajmniej z mojego punktu widzenia to nie jest scam. Ani Star Citizen, ani Squadron 42 nie widzę jako scam. Ja to widzę po prostu jako bezprecedensowy produkt, produkty, bezprecedensowe produkty, które są no kurewsko źle komunikowane. Bardzo źle komunikowano. Gdzie następny AR? Na Crusader. Mój statek został zapewne zniszczony, dlatego ja wylądowałem w szpitalu, bo mój statek został zniszczony, czy jest zestrzelony przez przeciwników, którzy mnie otaczali. A, dobra, to w takim razie... I tyle. Muszę go po prostu claimować z ubezpieczalni. Ja nie sądzę, że oni mają dedykowany PR. Jeżeli mają dedykowany PR, to chyba taki, który owija swoje kontakty wokół potencjalnych partnerów, czy też współpracy z innymi studiami, podstudiami i tak dalej. Ja nie widzę tutaj w ogóle takiego publicznego PR skierowanego w stronę graczy. Community management, tak, community management jest. Typowego PR w stronę graczy ja tutaj nie widzę w ogóle. W Star Citizen. Ale hej, może dożyjemy. A to jest tylko w połowie śmieszne. 50 minut czasu antenowego zostało. Tak, Grajek, dokładnie. Przez łzy zaciśnięte zęby często. Wiadomo, że w tym roku nie ma co liczyć na Squadron 42, to możecie zapomnieć, tego nie użymy. Będzie cyfrowy CitizenCon, z tego co kojarzę. W tym roku, znowu. Więc nie wiem, czy tym razem będę w zasadzie streamował jako watch party ten CitizenCon, bo robiłem to rok temu i szczerze powiem, prawie zasnęliśmy wszyscy. Dosłownie, prawie wszyscy zasnęliśmy, nie? Na pewno będę oglądał. Z całą pewnością. Wiesz co, na chwilę obecną to nawet Squadron 07 by był lepszy. Kurde, co skok? Po prostu nie widzę całego tego. ...670.
Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Dobra, dawać mi moją Andromedę. I Andromeda to jest jeden z najlepszych statków jak dla mnie. Mam celownik w tej grze, na chwilę obecną przynajmniej. I bardzo dobrze się nim robiło misję Bounty. Jednakże w 3.17 i 3.17.1 jest to delikatnie utrudnione, ponieważ przeciwnicy wydają się cenniej trafiać. Czyli zaraz, jaki to był hangar? 6.10. Także tak jak wcześniej spokojnie Andromedą o Hammerheady sobie solowałem, tak teraz tego nie widzę. Czy dałem mi takie militarne malowanko nawet. No. Farbka kupiona, farbka. Malowanie kupione w grze, tak przy okazji. 180 tysięcy alfa UEC za takie malowanie. Nawet. Wstrząśnięty, niemieszany, mówisz? Au! A przywaliłem szklanką w joystick. Jeszcze jedna sprawa jest tutaj, muszę się upewnić koniecznie, czy ja faktycznie mam na pokładzie te działka, które kupiłem. Ło, panie Oliwier, kurde, to ty musisz się teraz zdrowo odżywiać, dbać o siebie, fizyczne ćwiczenia, dużo masturbacji, bo to ponoć przedłuża życie, także no, tylko nie urwi. Trzymam kciuki, nie? Czekam na pocztówkę też. Szanuję wam. No! Mam te działka. Mam. Doskonale. Czyli pięknie, czyli załadowo. Przynajmniej tyle zadziałało. Kilowo. Cześć, Alnicak. Witaj. Mam, ale nie mam znaczników na niej. To weź mi poszerzaj. Dobra, już. 45 minut transmisji zostało. Ja mam nadzieję, że się uda zrobić to, co ja chcę zrobić. I no, na to wychodzi, Jack. Tak, zdecydowanie. Na mojej pozycji. Ale to brzmi normalnie dla mnie. Masz go tam już? No, 30 km od niego jestem. No dobra, to my polecimy może na jele w tym czasie. Tak samo jakiś czas temu, prawda, wprowadzili do Star Citizena dokowanie, czyli na przykład tym małym myśliwcem, który mam podszczepiony pod moją Andromedę, mogę oddokować, polatać sobie i zadokować z powrotem teoretycznie, prawda? Przynajmniej powinno to działać. Jednakże no, cała ta mechanika dokowania utknęła na pewnym stadium. Nie jest ona dopracowana w zasadzie, jest działająca pobieżnie, tylko trzeba spełniać pewne zasady, na przykład statek macierzysty musi być koniecznie statyczny, dajmy na to, nie? Najlepiej nie robić tego w atmosferze, bo też mogą rzeczy pójść źle. Ale no, można by powiedzieć, że w jakiś tam sposób, w cudzysłowie, działa. I to, co mnie tutaj tak irytuje często, to jest właśnie wprowadzanie jakiejś dobrej, fajnej, ciekawej mechaniki, niedopracowywanie jej na chwilę obecną i przeskakiwanie do następnej. Też tego nie mogę tego zrozumieć. Nawet nie mogę tego zrozumieć z zawodowego punktu widzenia, szczerze wam powiem. I chcę wierzyć, że jest jakaś metoda w tym szaleństwie.
ale niech będzie, że w Olisar teraz się skierujemy. I ten statek ma totalnie wyjebane na dystansy, jest bardzo szybki Quantum, więc powinno być ok. New follower! Rafali, wielkie dzięki za follow, witaj na pokładzie! No. No to Andromeda powinna zasać ten dystans jak Włoch spaghetti, tak powiem. Bardziej kulturalny będę. A co mi tam? Niech stracę. Aha, oni tu już są, super. Włączyłem i ciągle mi coś przerywało. Więc planuję go obejrzeć, ten filmik, znaczy coś mi przerywało, życie mi po prostu przerywało, nie pozwalało mi tego filmiku obejrzeć do końca. Ale zrobię to już dzisiaj, wieczorem sobie zaplanowałem, że zrobię to już dzisiaj. Nie jest to długi filmik, ale muszę się skoncentrować na tym. Tytuł bardzo ciekawy jest tego filmiku, Anita. Bardzo ciekawy jest ten filmik, no. Ja mógłbym dać odpowiedź już na to, kiedy wyjdzie Star Citizen. Tylko musimy sobie zadać dodatkowe pytanie, z czego wyjdzie Star Citizen? Z kolejnej fazy rozwoju? Z alfy, potem z bety? Tutaj na horyzoncie mamy niby wersję 4.0, na kiedyś tam, może przyszły rok. Ale mówię, jest twój style. Ale ja bym to też w ogóle na to nie zwracał uwagi. To jest... Jedyne co mnie, tak jak to wczoraj zaznaczyłem, jedyne co mnie bardzo dobrze nastraja, jeżeli chodzi o Squadron 42, to jak zrobili faktycznie NPC i lip syncing i animację, mimikę całą i voiceovery NPC-ów na Javelinie. To jest dla mnie bardzo fajnie zrobione. I to jest jedyne, co mnie dobrze właśnie nastraja w stosunku do Squadron 42, ale nie mam nawet się o co oprzeć w zakresie do reszty. Tak, zobaczymy! Także dbajcie o swój wzrok, żebyście mogli to zobaczyć faktycznie w przyszłym roku. No, że dbajcie. Wokół projektu Star Citizen jest też bardzo dużo niedowierzania. Jasne, dokonali do tej pory sporo rzeczy, których nikt przedtem nie dokonał. To jest prawda, to jest fakt. I ich technologie są rewolucyjne, to jest też prawda. Jednakże gdyby nie ta zwalona komunikacja, którą wspominałem już tutaj wiele razy, ich opinia byłaby dużo większa, a lepsza opinia przyczyniłaby się... Na czerwono i mam czekwajer. Przepraszam, przełożyłaby się na większe zyski, przynajmniej tak mi się wydaje, bo chyba ludzie, firma, która ma lepszą opinię publiczną, chyba więcej zarabia, tak czy nie? Czy ja tutaj źle na to patrzę? No tak, no dostaliśmy wszyscy przecież list od głównego dowodzącego, nie? Wspaniały list, cudowny. Zaraz wbić, bo tak. Idź go przeczytać jeszcze z 10 razy, bo może pominęłeś coś tam o COVID-zie. I o tym, że praca zdalna to nie jest taka budująca i ogólnie no, nie tak postępowa. To był akurat taki bullshit w tym liście, że przestałem czytać na tym etapie. I proszę bardzo, moc Andromedy z silnikiem Quantum XL1.
Oszport Olisar, Oszport Olis. O, tym razem przez OM mnie tutaj wytycza. Wow! Szok w trampkach, niedowierzanie. Normalnie kukurydza z silikonu. Ja nie wiem, na jakim serwerze ja jestem, szczerze wam powiem, bo ja nie miałam listy znajomych, jak ja tutaj wchodziłem, także ja nie wiem, co się dzieje. I szczerze powiem tobie, że na tym etapie jestem już tak tym zmęczony, że mam wywalone. Dlatego w ogóle na mnie nie zwracajcie uwagi, bo to jest niemożliwe na chwilę obecną, żeby się zgrać. Byśmy po prostu marnowali czas. Dlatego też zobaczymy, jak to będzie w ciągu tygodnia wyglądało, bo... No w ciągu tygodnia mam, wiadomo, mam 2,5 godziny, nie, na transmisję. Jeżeli mam poświęcić godzinę z tego na może znalezienie się na tym samym serwerze, no to no, odmawiam czegoś takiego. Wygląda na to, że na naszym serwerze to jest kartka osób. No to jest, no właśnie. Dwa razy tak miałem. Dwa razy miałem crasha i dwa razy tak było, że musiałem wyjść drugi raz i wtedy już miałem. No, widzisz, mam 40 minut transmisji, więc... Nie, no to bez sensu. Po free flight wszystko wróci do normy, a już od jutra ogarną sporo gówna. No to jest na 100%, to jest gwarantowane. W sensie spuszczą wodę. Też. Alien, ty masz coś, bo jak... Tak, Fox, dokładnie. No, zaraz właśnie będę sprawdzał, tylko... Może, wiesz co, mnie chyba faktycznie, jakby tak w retrospekcji, mnie chyba faktycznie nie irytuje to, że ta pandemia zaistniała, ale fakt, że tak wiele firm, korporacji i instytucji zaczęło to wykorzystywać jako wymówkę, jako jawną wymówkę. Git. Na razie rzucę tego HRD. Okej, może trochę kosztowo, ale siedzę. Trzeba by to zatankować oczywiście. Fajnie by było, gdybym coś... A, przynajmniej nie są to koszta jakieś, nie wiadomo jakie. Tyle dobrego w tym wszystkim. I teraz, co ja sobie zrobię, to dla bezpieczeństwa tego transportu broni, a w zasadzie to ja zobaczę, czy ja mam tą broń w magazynie. W ładowni, zdaje się. Znaczy się. Wątpię. Nie mogę go nabrać. Nie, nie mam. Oczywiście, że nie widać, bo to jest w inwentarzu statku, nie? Nie mam tutaj. No cóż. Ale przesunę sobie. O, i coś jebło w okolicy. Dam tą broń do lokalnego inwentarza. Noise. Wziąłeś misję, samiec? Coś tak, mój pies tak. Popiskuje bardziej niż bym chciał słyszeć. Gdzie jest... tak, Global Chat... Aha, tutaj nic nie widzę. Słuchajcie, ja jestem na tym, na serwerze chyba 1-1. No my też mamy jakieś parę osób dosłownie na serwerze. No, mam cały serwer dla siebie. Ciastek, jak ja właśnie wszedłem bez listy znajomych, to miałem dokładnie to samo. A, to kurwa drzwi mnie przycisnęły, ja pierdolę. Fajnie nas rzuciło przed tym, nie? Tak, było bardzo blisko. Dud!
Znacie to powiedzenie, a niech cię drzwi ścisną, nie? No. No, właśnie mnie ścisnęły. Spoko, nam wiesz, przed twarzą, żeśmy z Quantum weszli przed asteroidą. Ja pierdolę! Dasz radę ten przycisk na daleko kliknąć, Czesek? Nie, podświetla się, ale... Ale nie daje rady. Przybliż się F-ką tam. No nie daje rady, widzisz? A wyślij jeszcze raz, kurde, nie to wcisnąłem. Kurde, nie wiem co tutaj... Chat... No cóż. Dance... Nie da się? Nie wyszedłem, okej. Okay. Nie no, super, zbugowało mi się jeszcze inbound missile. Nie mogę tutaj też wcisnąć żadnego przycisku, świetnie, mogę wstać, nie mogę nic zrobić, więc dzięki CAG, dzięki. Jest git, backspace. Jest zajebiście. O, i teraz mi wypadł przed drzwi. Teraz wypadł. Świetnie. To przyjdę sobie tutaj po swoje... Kurwa, przecież teraz na New Babbage mnie znowu... Nie ma opcji, Unstack, niestety nie ma takiej opcji i ja już, mi już mózg wyparował, jeżeli chodzi o Star Citizen na dzisiaj ludziska, szczerze wam powiem, bo teraz się znów obudzę na New Babbage, moja Andromeda jest gdzie indziej, przynajmniej tyle co dobrego, co tam posłałem swoje działka na Scorpiusa, więc ja sobie tam wrócę. Spokojnie off stream przed potencjalnie jutrzejszym streamem. Niech ja tylko tutaj zobaczę taktycznie, co się dzieje na Twitch. Okej. Okay. Już wiem, co się dzieje na Twitch. I wiecie, co powiem wam szczerze? Jebnie to, idę sobie zrobić grilla. I tyle wam powiem. Po prostu. Dokładnie, Jack, nie? Także będzie mięso, będą kiełbaski i ten wspaniały, przeszywający zapach dymu z węgla drzewnego. Piękny, cudowny, uwielbiam. Najlepsze perfumy. Dziękuję bardzo. O, Jack, ale czemu ty to robisz temu znajomemu? Nie lubisz go, to ja, jeżeli go nie lubisz, to ja rozumiem. To wtedy to ma sens. Co ja najczęściej robię teraz w Star Citizen? Zmieniam undersuit, nie? To najczęściej robię w Star Citizen. On cię zaprosił do wspólnej gry. Obcie, panie. Twoja star. Obcie, panie. Co? Jest po raz kolejny. A czy jest, patrz, ten w ogóle, nie no, typie, na typie, czy typiaro, typie, naucz się w końcu, tu masz konsolę, tu, tutaj, nie tutaj. Ja jeba, a ty co, szczepionki miksujesz, gościu? Mam nadzieję, że nie. Zaczyna mi przeszkadzać motyw z tymi szpitalami, że się człowiek respi szpital. Naprawdę mi to zaczyna przeszkadzać. Za każdym kuźwa razem kończy się na tym, że człowiek marnuje masę czasu. Ale hej, jest jak jest. Słuchajcie ludziska, zapraszam was bardzo serdecznie do pana Foxfire, jak zawsze. Zbiera się was tutaj coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo cieszy, a z Foxem właśnie wspólnie budujemy lepsze Twitche, lepsze internety. Także bardzo polecam obczaić jego kanał, zostawcie po sobie mokry albo wilgotny ślad. Ja wypuszczę nowy harmonogram dzisiaj późniejszym wieczorkiem. No, już powiedziałem, co to będzie. To będzie w zasadzie cały tydzień ze Star Citizen oraz z Invictus. Jednakże każdy dzień, na każdy dzień będzie przewidziana gra awaryjna.
że tak powiem, i będzie to, mi się wydaje, też w większości przypadków Elite Dangerous i trochę dobrego piu-piu w Elite Dangerous. Także tego się możecie spodziewać na następny tydzień. A największe jajca zakładam, co nie to, tak, w zakładzie, będzie brązowy ślad. Największe jajca zakładam, będziemy mogli odstawić w Star Citizen na weekend, tak, sobota i niedziela, 28 i 29. Dlaczego? Ponieważ swoje maszyny bojowe będzie eksponował Drake i będziemy mieć do dyspozycji nowy pojazd transportowy, taki, który w taki pokraczny sposób łapie dwie skrzyneczki, jedną z przodu, drugą z tyłu. No i oczywiście przyjrzymy się też na hali wystawowej statkowi Drake Vulture. Jest to mały statek do Salvage'u. Wątpię, że będzie on użyteczny, że będziemy mogli nim polatać. Oczywiście Salvage nie został wprowadzony jeszcze, ale może go odpowiednio podotykamy przynajmniej. Tyle. Będzie. Shipbreaker, muszę do Shipbreakera na spokojnie wejść i obczaić, co oni tam zmienili, bo ja nie grałem masę czasu w zasadzie w Shipbreakera. Na tych pierwszych etapach Early Access grałem, ale tak, ja tą grę odpalę i zobaczę, co to tam się teraz dzieje, bo może być ciekawie. Witold, ten event już się zaczął, on się już zaczął w piątek, wiesz? I od piątku właśnie jest jak jest. Niestety. A mnie też nudzi pokazywać wam raz, jak zakładam kolejny kombinezon, jak podróżuję tym samym metro, jak ówcześnie wstaję w tym samym szpitalu cały czas, nie? Także... nic nie dostałem, żadnej prośby o link, Fox. Cóż to jest? A, małe kółko ten. Ej, fajne to. Pocieszne, kurczę. Sprytne. Bardzo sprytne. Że dojadę do portu, wyzwę z powrotem konstelację. Nie tu, tutaj. Będzie gotowa na moje późniejsze, że tak powiem, wojaże. Bo dzisiaj się już ustawię. Nie, zaraz. Jutro jest poniedziałek. Jutro nadal będzie Aegis Dynamics na Orison, na Invictusie, więc nie sądzę, że byłby sens, aby tam znów iść, bo nie ma po co. Nie będzie niczego nowego. Coś nowego będę wam mógł pokazać dopiero we wtorek. I tak byśmy wtedy zrobili. Także jutro się zajmę już na poważnie misjami Bounty w Scorpiusie. Mam nadzieję. Mam też nadzieję, że znajdzie się strzelec na wieżyczkę, żeby pokazać pełen potencjał tego statku. Jak mnie znowu z gry nie wykopią. No, to jest właśnie to. Nie w środę. A, przepraszam, zapomniałem faktycznie, no ale w środę, no mówię, ja nie, źle to ująłem. We wtorek pokazują nową ekspozycję RSI, tak? No ja mam oczywiście, że stream w środę, więc dopiero w środę będę wam mógł pokazać to z mojej perspektywy, a Fox, zakładam, może wam to pokazać we wtorek, jeżeli chce się bić Star Citizenem, oczywiście we wtorek. Chcesz się bić Star Citizenem we wtorek, Fox? Chcesz? Chcesz tego? Located in the plaza, the factory line has all of Microtech's latest offerings. Czemu? From all of us at Microtech. Tak. Welcome to the new Babylon. To
tam się nie zrobić. Wiesz co, w sumie. Chyba faktycznie jak próbowałem lądować wtedy A10, to tak się mnie stresowałem. Panie Fatal Manners, bardzo dziękuję za subka. Zdrówko. Czy ja nie kliknąłem w File Claim? Kto? Ty. Dlaczego? Chyba mi odłączyłaś zasilanie, bo mi się strasznie wolno działka ładują. Nie, bo ten, ja tym trójkątem działam, więc teraz na shieldy trochę rzuciłam, bo już nam skopali. I twoje. Wielkie dzięki jeszcze raz. I co? I teraz kurwa znowu nie mogę przyzwać statku, tak? Dobrze, że ściągnąłem te działka. Widzicie, dobrze, że przewidziałem, że coś się zwali i ściągnąłem działka z Andromedy na Olisar. Sprawdzę zaraz jeszcze inne panele ogólnie. Ale coś mi się wydaje, że to nie pyknie. To se nie da, pane. From all of us at Microtech, welcome to the new Babbage Interstellar Space. Please visit us again. No, fuck off. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Dobry wieczór, Efion, hej! Tak, no właśnie. Właśnie. Znaczy niedokończone, to jest, ja bym to powiedział jako niedozaczęta. Patrzcie, nie wyświetliło mi, że ją klejmuję na tamtym terminalu. Ten terminal mi pokazuje, że jednak jest w drodze już, nie? Nie no, w pytkę. Po prostu w pytkę, dobra. 13 minut, wiadomo, nie będę czekał, aż ten statek się spawni. Zespawni tutaj, tak jak powiedziałem, ogarnę ten temat później w przygotowaniu na jutro i będę z Scorpiusem latał jutro z mass driverami. Tak, a powiedzmy, że to są Star Citizen nowe railgany, tak można by powiedzieć. No, a widzisz, a Efion, przyszedłeś akurat, a ja już kończę, bo mi moich sił psychicznych nie wystarcza, szczerze powiem. Dzięki temu, że mamy tutaj free flight, dzięki temu, że mamy... Może nie dlatego, że mamy Invictus, ale dlatego właśnie, że mamy free flight, typowo dlatego, że mamy free flight. Ten produkt w trakcie rozwoju ledwo zipie. Nie możemy tutaj nawet grać drużynowo. Nie możemy się... odpowiednio zapraszać do party, nie możemy się zgrupować na tym samym serwerze, bo dzieją się jajca i szczerze wam powiem, mimo tego, że wiem, że CIG wróci jutro do pracy, to nie spodziewam się, że te problemy zostaną już jutro ogarnięte do środy. Myślę, że tak, ale że jutro to powiedziałbym, że jeszcze nie. Jutro tylko wskoczą i napiszą na Spektrum, że właśnie czytamy wszystkie raporty o błędach, ble, 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 ble. Pracujemy nad fixami. Tak będzie. Wiesz co, Witold, tak i nie, to zależy od rozmachu tego, co oni robią. Ten Invictus i ten Free Flight ma dużo większy rozmach od poprzednich. Więc jedno do drugiego i masz to, kolego. Tak się lubi okłamywać, Jack, wiesz, tak się lubi okłamywać, że oni tam jednak pracują. No nic, ludziska. Dzisiaj nie będę robił Rajdosława nigdzie. Zapraszam was na jutro, bardzo serdecznie. Zobaczmy, jak to jutro będzie działać. A mówię, jeżeli nie będzie jutro działać, to odpalę elitkę i porobimy sobie troszkę kosmicznych batalii. Bo mi się bardzo, bardzo spodobało. Także tymczasem Borem Lasem przypominam o tym, że Discord LCMC istnieje, przypominam o tym, że istnieje na LCMC, istnieje na mediach społecznościowych. No i te wszystkie inne pierdoły, click like and subscribe. Wielkie dzięki. Idę grillować i zjem parówę za wasze zdrowie. Także trzymajcie się, do zobaczyska.